Mnie się wydaje, przysłuchując się tym naszym obradom, zresztą przed chwilą, 10-15 minut temu było to bardzo wyraziste, że brak nam takiej refleksji troszkę kulturoznawczej, to znaczy gdzie idziemy, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy, jak to się rozwinie. Pewnie trzeba wiedzieć, jak się monitoruje rzeczy, ale trzeba wiedzieć, co się monitoruje. Ja proponuję taką krótką wędrówkę w pierwszej części. Powiem Państwu, że ta rewolucja, o której mówimy, już była i są tego dowody. W drugiej części wyłącznie obrazkowej pokażę Państwu, skąd wyszliśmy i dokąd przyszliśmy. I w trzeciej części, która przemieni się w dyskusję nas wszystkich, i tu poproszę w tej trzeciej, ostatniej części Panią Monikę Jaruzelską o pomoc. Będziemy rozmawiać o treściach blogów. Nas interesuje taka wartość autoteliczna. Nie pytamy o to, o co większość pyta, jak zrobić milion, kilka milionów wejść, kliknięć, tylko pytamy o to, jak to jest zrobione, według jakich reguł i dlaczego, co jest dla mnie trochę rzeczą niejasną, dwa blogi, wideoblogi, bardzo, bardzo podobne do siebie w takiej wymowie ludzkiej, czyli pani Moniki i 20 metrów, są kompletnie różnie scenograficznie zrobione. Jeden, ten pierwszy, pani Moniki, wspaniałej sali w Soho Factory z dopieszczeniem detali scenograficznych, architektonicznych. Tam jest rzeczywiście sala, którą można zaadaptować na kilkanaście sposobów. I z drugiej strony zagracona kawalerka, prawdopodobnie zero jakiejś organizacji przestrzennej. Po prostu robimy tak, jak robimy. Otóż te dwa skrajne przypadki są interesujące i trzeba by się zastanowić, który z nich bardziej niebawem będzie do nas pasował. Otóż Zygmunt Bauman jest dość sceptyczny, ale na samym początku Państwu zaproponuję ten tekst, który mówi, że networki służą nie do budowania wspólnot, ale do wymiany ćwierkań i wytwarzania poczucia, że się gdzieś należy. Ten sam Zygmunt Bauman mówi, że problemem dzisiejszego człowieka jest właściwie zagubienie i pustka, więc może ta wirtualna, a nie uważam, że to jest wirtualna wspólnota, może mu pomóc. Więc na początku wystawiamy Baumana po to, żeby właściwie się z nim na koniec nie zgodzić. Proszę Państwa, kilka cytatów z dzieł medioznawczych. Paul Levinson, dobrze znany z Miękkiego Ostrza i książki, która ostatnio wyszła, Nowe Media. Media, aby przetrwać, muszą osiągnąć odpowiednią zgodność z ludzkim sposobem postrzegania. To jest bardzo ważne, to jest takie megluanowskie, czyli przedłużamy nasze ręce i przedłużenie wzroku jest kamera, rąk, czegoś innego. Interakcje z komputerami, telewizją oraz nowymi mediami są z zasady społeczne i naturalne, tak jak interakcje w życiu rzeczywistym. Jest taka cała teoria, która sprowadza się do antropomorfizowania sprzętu. I to nie jest takie banalne. Ludzie pieszczą monitory laptopów, nadają im imiona, złoszczą się na nie, antropomorfizują. To jest bardzo, bardzo powszechna czynność i warto sobie zdawać z tego sprawę. Już mam jakiś taki pomysł, żeby właśnie na pieszczeniu ekranu to wszystko oprzeć. Następne dobre pomysły. W Polsce już chyba o tym wiemy. Krzysztof Czerski napisał manifest w Polityce 3-4 miesiące temu do analogowych. Jest to szokujące tak naprawdę, jeśli się przeczyta uważnie, i definitywne. To znaczy on mówi o swoim pokoleniu 30-kilkulatków, że sieć kształtuje nasze doświadczenie i właściwie ona jest nieustanna, ona funkcjonuje. W sieci nawiązywaliśmy przyjaźnie i kłóciliśmy się.
Sieć nie jest dla nas technologią, której musieliśmy się nauczyć. Sieć jest procesem, który dzieje się nieustannie, przekształca na naszych oczach, z nami i poprzez nas. I dalej w tym stylu, co jest właściwie rzeczą ewidentną, że nastąpiła pewnego rodzaju generacyjna zmiana. Wszyscy powyżej 40 powinni mocno drżeć, a w każdym razie zwrócić się do tej technologii. I mamy problem kidsów młodych. Przypominam tu tytuł książki Davida Ruszkowa z lat 80., który już wtedy powiadał tak. To jest taki tytuł, taki długi, barokowy. Jeśli chcemy przetrwać, popatrzmy na nasze dzieci, zwróćmy się do naszych dzieci. Myślał wtedy o takiej ekspansji gier, korzystania z komputerów. Otóż na to, co tutaj Państwo usłyszeliście od tylko jednego przedstawiciela, mamy dowody. Tym dowodem są badania etnograficzne zrobione przez zespół Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w 6 miastach. W 2010 roku badacz przebywał około 2 tygodni z taką grupą 17-18-latków i patrzyliśmy, w jaki sposób oni używają mediów. I tu może słowa tego raportu, język jest taki zanadto naukowy, ale to, co jest tutaj istotne. Otóż nie było rozgraniczenia na wirtual i real. Sieć jest czymś, co splata się, przeplata z życiem. Można co najwyżej mówić o takich switchach, to znaczy w pewnym momencie przełączamy nasze zainteresowanie bardziej na wirtual dawny, bardziej na real. Real wymaga wirtualu, wirtual no, musi też zwracać na to uwagę. Jednym słowem, to co wynikało z tych badań, to nieodłączny fakt, że sieć ich kształtowała, ich własną tożsamość, ich własna tożsamość była częścią tej właśnie sieciowej. Mówiło się też o takim wyodrębnieniu się sieci, techniki siebie, jak to nazwano. Nowe media to nie tylko artefakty z porządku technologii, ale także historycznie ukształtowane nowe sposoby myślenia i to znaczy, że zaszła ta rewolucja, jeśli to już nie media, tylko w ogóle cały ten zespół stworzył nowe sposoby myślenia, czucia i działania w społeczeństwie. Bardzo szybko, ale bardzo ładnie mówił na ten temat profesor Turski. Rewolucja całego paradygmatu nastąpiła. Teraz to rozrywka powoduje rozwój technologii. To jest istotne, bo dawniej, wydaje się na początku internetu na pewno, to sfera militarna, a w tej chwili rozrywka wymaga, żeby coraz więcej, coraz ciekawsze gadżety. To, o czym mówił tutaj profesor Turski w związku z rewolucją iPoda, jak to czasem nazwa, on tego dokładnie nie wyjaśnił, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś czytał biografię Steve'a Jobsa przez Isaacsona napisaną, to tam jest taki moment, w którym powiada, że iPod jest rzeczywiście, czyli to małe urządzenie tylko do odgrywania muzyki, jest czymś piekielnie ważnym, bo ono najpierw miało mieć taki duży wyświetlacz, ale byłoby duże. Więc on założył, Steve Jobs, że może to jest tak, że my sobie tak właściwie te 1000 kawałków, które tam jest muzycznych, to nam jest obojętne, który kawałek zagra. Ważne, że to jeden z naszych. Jak nam się nie spodoba, to przesuniemy do przodu, ale nie będzie dzięki temu wyświetlacza, tylko bardzo malutka forma. I tym samym random access zasada działa. Właściwie jest na wszystko jedno, co zagra. Ważne, że to nasze, z naszego zbioru. Jeśli przyjął taką zasadę, ta zasada się chyba sprawdziła, patrząc na to, jak popularny stał się iPod, to tak by trzeba rozumieć też przemianę ludzkiej tożsamości. To wielkie wyznanie, cały czas profesor Turski mówi, aby kulturę iPhona przełożyć na edukację polską. Wielokrotnie w różnych panelach mówiliśmy o tym, że
że z nami jest niedobrze. Z nami, z Polską, z edukacją polską. I teraz ta druga część, proszę Państwa, chcę Państwu tylko wyłącznie na obrazkach pokazać. Musimy sobie uświadomić, jakie zmiany nastąpiły. Lata 30. radio jest głównym medium. Ono wcale nie jest w środku. To uczymy na fotografiach i na słowie. Babcia uczy wnuka. Radio gdzieś tam. To trzeba zniszczyć. Zniszczył to telewizor. Tak kiedyś wyglądało w latach 40. Zgromadzona publiczność, bo to było wszystko za drogie. Ja pamiętam jeszcze czasy, gdy uprosiło się, dawało się piątkę w łapę facetowi od sklepu Zurtu, czyli które prowadziły te właśnie sprzedaż telewizorów, żeby on zostawił włączone telewizory na wystawie. To była właściwie głupota, bo o 21 kończył się program, a o 19 on wychodził ze sklepu, więc przez te 2 godziny siedzieliśmy przed oknem wystawy. Tak jak ci właśnie ludzie uważnie oglądają, bardzo uważnie są skoncentrowani na programie. A potem telewizja poszła do barów, lata 50. Manhattan, mężczyźni tylko w pierwszym rzędzie, ci, którzy wykupili whisky, w drugim ci, którzy wino, w trzecim piwosze. Tak to przeszła jakość w ilość. Proszę Państwa, telewizja była wrogiem kobiety. Mężczyzna ma odśnieżać, a nie oglądać program telewizyjny. I typowa czynność dzieciaków amerykańskich przed pójściem do szkoły, mają takie ubiorki, oglądają swój ulubiony program, ale pod czujnym okiem mamy, która tak właśnie robi. To jest bardzo, bardzo typowe. To do dziś istnieje, możecie przeczytać w ostatnim numerze Polityki o tabloidowym umyśle. No taki właśnie pomysł, który całą popkulturę, całą kulturę elektroniczną sprowadza się do jednego właściwie elementu, ogłupiania, pozbawiania głów, wszystko do jednego wora. To jest słynna książka Neila Postmana. A zabawiając się na śmierć, publiczny dyskurs w czasie show biznesu. Książka dość niesprawiedliwa wobec popkultury. I co ciekawe, ona w Polsce takie drugie życie nagle znalazła. Mianowicie ona wyszła w 2005-2006 roku i była okrzyczana jako książka demaskująca show biznes. No tak, tylko że ona została napisana w roku 1980 w Stanach Zjednoczonych, więc tak naprawdę opisuje ten biznes sprzed 25 lat. A jak ktoś chce na podstawie książki sprzed 25 lat coś powiedzieć o mediach, proszę bardzo, jego sprawa, ale nie mówmy o wiarygodności. Proszę Państwa, chcę pokazać, w jaki sposób ten po prawej to młody facet, kiedyś go znaliście, ten po lewej też miał trochę mniej lat. 95 rok. Ja chcę Państwu pokazać, że słowo w blogach walczy z obrazem. I otóż bardzo prosta i prymitywna metoda, z jaką mamy do czynienia, może być przez Was i jest przez Was wykorzystywana. Tu po raz pierwszy ja na to zwróciłem uwagę, wszyscy oszaleli, bo mówią, to jest chyba niemożliwe. Pierwsza debata w 95 rok, pierwsze zastosowanie split screen, podzielonego ekranu, czego Amerykanie właściwie nie robią, dopiero teraz w czasie kampanii zaczęli nadmiernie stosować, bo wówczas widzimy reakcję. Jeden mówi, a reakcję drugiego. Co my tu widzimy przy ekranie podzielonym? Mówi Wałęsa, zwraca się do Kwaśniewskiego. A Kwaśniewski nie jest w porządku, bo on się odwraca od Wałęsy, prawda? Tak Europejczyk nie powinien postępować. Niedobrze. Rzecz w tym, że to było zupełnie inaczej. To znaczy, Kwaśniewski patrzy na Wałęsę, Wałęsa patrzy raczej na środek. Walędziak wówczas prowadził tę dyskusję. I oto ten numer jest powtarzany 3 do 4 razy. Tam, gdzie Kwaśniewski patrzy out of the screen, poza, to on się naprawdę zwraca jak
uprzejmy człowiek do Wałęsy. Wałęsa natomiast jest obrażony i patrzy w drugą stronę, ale wygląda, jak gdyby patrzył na Kwaśniewskiego. Poprzez proste zamienienie. Przed chwilą, tu Państwo widzicie, jak to było w studio, prawda? Po lewej Kwaśniewski, po prawej Wałęsa. Poprzednie ujęcie było dokładnie odwrotne. Uzyskano efekt, uzyskano tak prosto, to jest telewizja, to jest kino, to jest audiowizualność. Tak prostymi, prymitywnymi metodami złamania osi, pokazania odwrócenia sytuacji wobec przestrzennej uzyskano takie znaczenie. Ten też został policzony do oglądających, to jest może ważne dla tych wszystkich, którzy za bardzo wierzą w badania jakościowe i to jest przestroga, która zawsze była, funkcjonowała. Ja pamiętam, wszystkie konferencje o internecie zaczynały się zagrożenia i ewentualnie szanse internetu. Wszystkie konferencje, jakie znam, to od razu ustawia to medium, prawda? Ono jest właściwie groźne. Nie wiadomo, czy nim się zajmować. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Rzeczywiście nigdy nie wiadomo. I ta trzecia część. Proszę Państwa, trzeba by pewne tezy sformułować. Jeśli tak, to powinniście się poczuć lepiej. Moje wystąpienie jest troszkę po to, żebyście Państwo odzyskali świadomość. Fajnie, jesteśmy awangardą, my tu jesteśmy literatami. No, tak, tylko w ostatniej części powiem o pewnych warunkach, które by trzeba spełnić. Blogi zmieniają oblicze dzisiejszego dziennikarstwa i marketingu. To praktyczna czynność. Nie można rozpoznać jej bez praktyki. Dlatego w gruncie rzeczy mało jest jakiś taki kategoryzacji, skoro to jest życie, skoro to jest świat, nie róbmy linneuszowskich kategoryzacji. Tworzą nowoczesną sferę publiczną. Definicje właściwie trzy elementy. Strona internetowa często odświeżana, uzupełniana. Zostawiam Państwa z tym często, czy pół roku to wystarczy, czy to co tydzień musi być częstość. I uporządkowanie antychronologiczne. Najpierw czytamy to, co nowsze, potem, jeśli się wgłębiamy, to, co starsze, czyli odwrócenie porządku. I trzy cechy, to podaje bardzo ważna autorka, Jill Redberg, teraz wyszła jej książka Blogowanie, bardzo dobra seria. Częstość, zwięzłość, osobowość. Ta zwięzłość jest bardzo ważna i osobowość. Blog musi posiadać wyrazistą postać, wyrazistą w jakiś sposób się zaznaczającą na tej sferze. Jeśli by spojrzeć na taką historię, to Ryszard Czarnecki, świetny blok polityczny. Jak mówię świetny, to nie zawsze znaczy sposób, że tak powiem, autotelicznie świetny, tylko że spełnia swoje zadanie. Wkładanie ludziom w usta rozmaite rzeczy, kilka manipulacji, insynuacje. Bardzo dobry blok polityczny, jeśli tak właśnie rozumiemy politykę, jeśli jako walkę polityczną. Salon 24 Igora Jankę to jest bardzo dobrze zorganizowany salon. Ja staram się o treści na razie nie mówić. Czy Waglowskiego, tam powinno być prawowagla.pl, w każdym razie Waglowski. Zobaczymy zrzut, fragmencik. Mówi, nie jestem blogerem, nie interesuje mnie tworzenie blogu. Niemniej jednak przez niektórych jest ten blog uważany za jeden z najlepszych. Blogi celebryckie, zobaczymy fragmencik blogu Ani Muchy i blogi pomocowe, blogi profesjonalne. No, proszę Państwa, to jest chyba istota internetu. Internet, właściwie doceniono jego siłę wtedy, kiedy jeden z głównych twórców internetu znacznie szybciej uzyskał poradę jeszcze w tej zamkniętej sferze amerykańskiego stanu Kalifornia. O tym, jak wyjąć kleszcza z głowy swojej córki wcześniej niż gdy przyjechało pogotowie, które mu pomogło. Więc on wtedy rzeczywiście w to uwierzył, że to jest największa siła internetu. Może pomóc, bezinteresownie chyba pomóc.
Blogi w perspektywie medialnej, tu się mówi o trzech kategoriach i one są bardzo, bardzo ciekawe. To są blogi osobiste, w których mówi się, że stosuje się tak zwane zasłony ekranu. Mianowicie, że blog właściwie pomaga nam tworzyć własne ja. Nasze własne ja nie jest gotowe. I teraz to, co to była dyskusja przed chwilą, słyszeliśmy, no, jesteśmy nie do końca sformułowani jako ludzie, coś tam łapiemy, jakieś elementy i ten blok to jest jednocześnie tworzenie i odczytywanie. I blogi filtrujące. Znam bardzo wielu moich doktorantów, studentów. Rzecz polega na tym, że wędruję po internecie, ale to już nie jest to surfowanie, które było po powierzchni raczej internetu. Wchodzę dość głęboko, tylko informuję. Fajnie, słuchajcie, to na Twitterze lepiej wychodzi. Jest fajna strona, zajrzyjcie tam. Albo każdy, kto się interesuje XY powinien być na tej stronie. I to jest rodzaj takiego filtrowania całej sieci też pomocowe, które na no właśnie, czy blogi tematyczne, no właściwie to o wszystkim są, najwięcej jest podobno blogów. Z polityką w tytule wstrząsające było dość to, gdy przeczytałem statystykę, która mówi, że statystyczny co trzeci Norweg raz w tygodniu robi duży wpis na swoim blogu. I 33% Norwegów robi to co tydzień i to jest no, rzecz bardzo chyba pożądana. Ja zwracam tylko uwagę na kwestię, którą mają dziennikarze i będą mieć dziennikarze teraz w takim pisemku. Naszego forum jest informacja Tomasza Lisa, który tak mówi troszkę przekornie, no tak, ale to jest problem dziennikarzy, bo zawsze musi być konkurencja. Nie zupełnie, dlatego że o konkurencji można mówić, gdy taki sam jest punkt startu, gdy te dwie grupy mają takie same i możliwości, uprawnienia, a tak chyba nie jest. Trzeba by się dobrze zastanowić nad tym, czy dziennikarze, tak zwani obywatelscy, powinni być chronieni tak jak dziennikarze, jeśli w ogóle dziennikarze są. No i tym samym, czy pewne uprawnienia płynące z tego tytułu także im by się należały. Zwracam uwagę na najnudniejszy blok świata, tak się chyba nazywa. On jest rzeczywiście bardzo nudny, bo autor mówi, siadłem przy biurku, wyjąłem ołówki, ustawiłem je i przystąpiłem do ostrzenia. Tak, tylko że on ma mnóstwo wpisów. Wpisów jest niesamowicie dużo. Jedne są głupie, cyniczne. Głupie, przepraszam za to słowo, ono niewiele znaczy, ale drugie są takie, a w którą stronę ustawiłeś ołówki, a czy ostrzyłeś w prawą stronę, lewo skrętnie, czy w prawo skrętnie. Mnóstwo wpisów na takie, to świadczy o pewnej potrzebie, której jeszcze nie rozpoznaliśmy. No, by tu przed chwilą, pół godzinki temu mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne są jakościowo blogi, żeby coś istotnego. Dobra, ale światem dzisiejszym rządzi rozrywka i ja bym wolał, żeby także w sferze rozrywki próbować przemycić to, co ważne i istotne. To, co ważne i istotne, nie musi być seriozne, nie musi być bardzo, bardzo poważne. Może Państwo znacie Marię Popową, to jedna z Was, w przyszłości Maria Popowa. Wadim Makarenko napisał o niej tekst, jedna z najpopularniejszych blogerek. Chcę pokazać jedną z takich postaci. Tę do niedawna nikomu nieznaną Bułgarkę śledzi na Twitterze 250 000 ludzi, a ona co kwadrans zawraca im głowę. Kawałkami z Czechowa, słabością Eliota do kotów, listem Steinbecka o miłości albo nieznanym wykładem Azimowa o kreatywności. Ona nie ma czasu. Ona nie ma czasu żyć i dzień, przed chwilą pytaliśmy naszego obcojęzycznego gościa, jak on może 20 wpisów mieć. No ona ma więcej, bo co 15 minut robi wpis. Po co, na co, dlaczego, czy taka będzie przyszłość? To jest znakomite pytanie.
Blog może być terapią. Ja mam streszczenie takiego bloga, pracy magisterskiej, która została na psychologię obroniona z WPS-ie. Wyglądało to na to, to jest kilka lat temu, ale wyglądało na to, że blog pełnił pomocniczą funkcję terapeutyczną. I dziewczyna, to jest opis takiego blogu Kobieta w dole. I analizująca to zauważyła, że im więcej wpisów, tym gorszy stan psychiczny. Im mniej wpisów, tym coraz lepiej. Jest ostatni wpis. Jestem szczęśliwa. Nigdy nie myślałam, że jeszcze kiedykolwiek będę kochała i będę kochana. To piękne, jestem kochana i kocham, jestem szczęśliwa. I to był ostatni wpis. To znaczy, było źle, piszę blog. Blog, ja jeszcze stosuję tę starą formę. Jest dobrze, coraz mniej. Jest bardzo dobrze, wyłączam się. Blog mi już nie jest potrzebny. Blog jako narzędzie terapeutyczne. Znam przykłady wielu studentów, którzy mieli kłopoty ze sobą, pisali blogi po tym, jak doszli według nich do równowagi psychicznej, przestali. Kilka przykładów. Proszę Państwa, powitał mnie Robert Patoleta, między innymi dlatego, że to mój student, który nie może napisać pracy magisterskiej. Pozdrawiam Pana Roberta. I to jest typowy blog, powiedziałbym, w którym wszystko jest za dużo i który jest swojego rodzaju oszukaństwem. A znaczy część robi firma, natomiast to są recenzje, jest dużo recenzji. Oczywiście temu towarzyszy mnóstwo tam zdjęć w galeriach, on prowadzi wywiady z gwiazdami. I tu chciałem pokazać słowo, bo mnie w tych przypadkach będzie słowo i obraz interesował. Film Jesteś Bogiem w uczciwy sposób przypomina odbiorcom współczesnego celebryckiego show biznesu, że kiedyś istniał hip-hop, rap jest nadal muzyką ważną. No, mniej więcej w takim stylu. Mnie się wydaje, że to jest za mało biorące, pociągające w uczciwy sposób. To mnie troszkę zraża. Dla mnie słowo jest bardzo ważne. Dbajmy o to, żeby słowa, które używamy w sieci, nie były słowami pierwszymi z brzegu. Żeby były, żeby troszkę popracować nad nimi, może jakieś neologizmy stworzyć. Nie iść za językiem, który nas prowadzi. Język dzisiaj bardzo łatwo nas prowadzi. My coraz częściej mówimy, a analizowałem sprawę smoleńską, jak się ludzie zachowali po smoleńsku. A 90% zachowań to jest taki. Jest to straszne. Nie mogę tego wyrazić. Do widzenia. Do widzenia. Nie mamy języka miłości, piękna, ale też nie mamy języka żałości, żałoby, skrywamy się. Popracujmy nad tym, bo to jest ogromna szansa. Tu widzę ogromną szansę. Ja pokazuję ten przykład bloga, bo też to jest taki na pół ekspercki, bardzo symetryczny, prawda? Dwie osoby, dwóch prowadzących. No i tekst, walka między Barackiem Obamą i tym nabiega rozpędu do rzeczywistych konfrontacji. Punktem kulminacyjnym są debaty. Proszę Państwa, ja wpadłem na to, czytając te teksty, że inaczej powinno się pisać w internecie. A inaczej, to jest styl gazetowy, to jest styl taki neutralny. Otwierając stronę, ja oczekuję, że ktoś mnie zauroczy, złapi jakimś słowem, przyciągnie uwagę. No, te słowa nie przyciągają, są takie sobie neutralne. Wagla Waglowski, mówiłem, tak to wygląda, no, powiada, że to nie jest blog. Widzimy, że to ma charakter pomocowy. Te niebieskie części to są hiperteksty, także widzicie, że bardzo wiele, to jest właściwie paleta problemów związanych z prawem, które nam proponuje. No nie mogłyby być ani Muchy. Ania Mucha ma rzeczywiście przesrane, cytuję, ale to jej dziecko raczej ma. Opisuje tutaj sytuację, gdy byliśmy na Mazurach, piękna, złota polska jesień, ha, 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 grzyby, pełen relaks, wracałem do Warszawy.
i nie mogła gdzieś przewinąć dziecka, bo nie było na stacji Orlen, którą wymienia z imienia. W związku z tym zrobiła to na stole, a uważa, że tak powinna zrobić. Nie chodzi tu o słowa, ale bardziej o te słowa dość banalne, niestety, pierwsze z brzegu. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że wielu autorów mówi o tym, czym ma być blok. W ogóle zróbcie Państwo sobie taki research. W bardzo wielu tekstach na początku mój blok zrobi to i to, zmieni świat. I otóż co mówi Ania Mucha? Ten blok będzie moim peryskopem, oknem na świat, gdzie będę dzieliła się z Wami tym, co przeżywam, co polecam, co lubię i co mnie wkurza. A próbuję rozszyfrować tę metaforę. Jak coś jest peryskopem, to jesteśmy, może być żółta, ale łódź podwodna, wyglądam tam na górę i co? Otwieram okno w tym czasie, zatoniemy. Nie ma siły, zatoniemy. Te dwie metafory się nie łączą. Albo coś jest peryskopem i oglądamy z ukrycia. Czemu z ukrycia? Dlaczego peryskop? Okno na świat, to jest jasne, otwieramy się, prawda? Jesteśmy na tym samym poziomie, co świat. To chce być peryskopem, czy oknem na świat, co przeżywam, polecam i tak dalej. To jest fingowany, to znaczy ja nie wiem, kto to pisze, pewnie pani Ania, ale no i to jest banalne i takie sobie i to jest po to, że celebryta musi mieć blog. No, jak żeby nie było, okrzyknięty. Przepraszam, to co zrobiło się z tą otyłością, to ja nie mam nic wspólnego, tak robiłem zrzut ekranowy i tak się nagle stało, ale jak widzicie, może tak być. Normalnie mówimy, co w głowie, to na języku, prawda? I profesor to odwrócił i my to czujemy, to jest. Tylko przecinek, może chodzi mi o ten przecinek, chyba powinien być, co na języku. O w głowie. No dobrze, niech tak będzie, bardzo sympatyczne, żadnego tekstu o mnie, ale nie o moim blogu. Natomiast to, co jest wewnątrz w tym to się dzieje w Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk nie ma pieniędzy, rzeczywiście, i wy to widzicie. I wy to widzicie, bo te pomieszczenia są koszmarnie źle zrobione, utworzone, wyrasta coś tam z głowy, kalendarz przecina pół głowy, żadnej troski o to, żeby zorganizować jakąś tę przestrzeń. Dlaczego nie? Ano dla starego poczucia estetyki, dla tego, żeby nie to, żeby coś oszukać, tylko żeby, no, tak jak filmowcy mówili, prearanżować tę rzeczywistość. Jednak można tak ustawić o 10 centymetrów w jedną, w drugą stronę. Okropne, okropne miejsce. Bardzo ciekawe rzeczy. Kasia Tusk na zakupach. Nic nowego się Państwo nie dowiecie. Blogi warte. No styl jest niesamowity, styl super ekspresu, bardziej niż faktu. Kasia Tusk, 21, po swoim występie w Tańcu z Gwiazdami zyskała sobie ogromną sympatię, nie pchała się na salony jak, a próbowała i tak dalej. I za chwilę Kasia mówi, italikiem to jest powiedziane, nie wiem po co, nie wiem dlaczego. To raczej zraża nas, no jeśli ktoś jest normalny w miarę człowiekiem i ceni sobie i słowo, i obrazy. Obrazy są byle jakie. Są na to miejsca, są oczywiście plotkarskie serwery, niechże tam to będzie. Blok zachowajmy jako formę literatury. Ja tu występuję przeciwko temu, po to, żeby chronić taką formę, jaka wydaje mi się słuszna. Jedna z anonimowych, nieważnych rzeczy, ale tu myślę o pewnej potrzebie. Wydaje mi się, że to jest starszy pan, za tym wszystkim stoi, który no tak ładnie mówi, byłem dzisiaj w swoim dawnym urzędzie, w starostwie powiatowym, w którego tworzeniu miałem swój udział. Język wskazuje na dość no, prostą osobę, która pisze bardzo szczerze, ze swojego serca, że odeszła z pracy. Tam pisze o tym, że machają mu z okien.
bardzo ładne, fajne, tylko no, co z tym zrobić, znaczy kogo to zainteresuje? No pewnie tych, którzy stracili też pracę, być może to mogłoby mieć, no co tam panie w polityce, przepraszam, mogłoby mieć jakieś zainteresowanie. Blok tak zwany artystyczny, artystowski, język niedobry, my nie lubimy jak ktoś się puszy, jak ktoś udaje kogoś innego. Tak, wiem, ale zaraz przejdziemy płynnie, to niech się pan nie martwi. Takie no, konstrukcje słowne bardzo wątpliwe. No i na końcu, niby to jest ode mnie, niby to ja tylko jestem i takie nieznośne, retoryczne, a wy. W istocie cały ten tekst nie zachęcał do tego, żeby zastanawiać się nad czymkolwiek, no ale a wy. Takich jest sporo tekstów, myślę, że ludzie potrzebują tego, jest to rodzaj ekspresji, tylko tego człowieka niewiele. Proszę Państwa, zrzut z presu i tu zwracam uwagę, i to już ostatni slajdzik, na to, że istnieją kryteria oceny. Właśnie tego ogromnie nam brakuje. I teraz zespół presu postanowił tylko w stosunku do blogów modowych zastosować kryteria, pomysł. Czy reprezentowane są własne pomysły, czy blog zachęca do śledzenia i wejścia. Jakość stylizacji zdjęcia, czyli poziom taki autoteliczny, czy to jest dobrze zrobione. Poziom wpisów, no to już od nas jak gdyby nie zależy, ale bardzo ciekawe, unikatowe treści w porównaniu z innymi blogami, informacyjność. Design bloga, wygląd, struktura, nawigacja, atrakcyjność, aktywność i interaktywność. Jeśli by przyjąć, że to co na górze jest ważniejsze, to Państwo widzicie tu bardzo ciekawe odwrócenie, na co Monika Jaruzelska zwróciła uwagę, że to, co jest na końcu, to jest właściwie pierwsze, prawda? A ile was osób oglądało, słuchało i tak. To jest na końcu, bo ten blog ma służyć no, czemuś ważnemu, autotelicznemu, takiemu same dla siebie. To ile ogląda? No tyle ogląda, ile ogląda, ile się tym interesuje. Także nie mylmy jak gdyby dwóch pojęć. No, na jednych chcemy zarabiać, a drugie mają być po to, żeby były piękne i dobre. I tu też informacja, no, jak pojmują to osoby, które oceniają. Obłędna stylizacja, odważne połączenia, świetna, bardzo szczegółowe i bardzo wyraziste. Pytanie ostatnie, proszę Państwa. Czy blogi niszczą kultury etniczne, które zadam pani Monice i Państwu wszystkim? A możemy z tym mieć do czynienia, gdy zaczniemy, tu nie chodzi o język etniczny, tylko, bo to jest proste i oczywiste, ale no, tworzy się taka, wszyscy w sieci powinniśmy właściwie zgadzać się na pewne elementy, albo wszyscy nie zgadzać się na nie. Czy narcyzm jest odmianą humanizmu? No, czeka nas wysyp, jest już wysyp narcystycznych, supernarcystycznych. Epidemię narcyzmu mamy. Twinge 2010, chyba taka książka. Czy blogi stosują rzeczywiście nowe chwyty retoryczne i narracyjne? Jeśli nie nowe, jeśli nie zupełnie nowe, to skąd je wzięły? Stworzyłem sobie takie określenie, nieznośna lekkość bitu. Nam to za łatwo idzie. Za łatwo, za często bez pomyślenia zaśmiecamy sieć. A może tak jak Arystoteles radził, poczekać chwilę, sprawdzić ten tekst, uczynić go no, ciekawszym. Więcej pauz, więcej przestrzeni bez obrazów niż potwornie zagraconych tam gdzieś daleko. Na obecnych. Blogi są przeznaczone do czytania i do oglądania. To akurat Państwu zostawię, to będzie nasz leitmotiv. Prawie zawsze przetwarzamy, żeby tworzyć. Problem autorstwa, plagiatowania jest tu bardzo ważny. Wiele osób mówi, znalazłam na internecie. Nie tylko, że na mnie poraża, to jeszcze pytam o autora.
Wzrośnie liczba i wzrasta liczba celebrytów przyciągających uwagę. A to Honi Skarbek, 19-latka, jest terapeutką. Żadnych papierów, żadnej praktyki, ale kilkaset, kilka tysięcy młodych dziewcząt pyta Honi, jak żyć. I ona odpowiada, przeczytajcie Państwo, jak odpowiada, bo ona się na tym zna. Koniec ekspertów. Pomimo tego, co mówiliśmy dobrego o ekspertach, każdy w sieci jest swoim ekspertem. A jednym z czołowych takich okrzyków tego pokolenia narcystycznego jest bądź jak uważasz za celowe, żebyś robiła. Koniec ekspertów, początek innego rodzaju ekspertów, koniec autorytetów, początek kogo? Koniec języka i komunikacji, prosument, producer i producer, ale w innym, ten user jest userem, to Amerykanie taką zabawę zrobili. Pierwsze z Tofflera, drugie od Amerykanów. Koniec takiego świata, jaki znamy. Bardzo proszę panią Monikę. Ja na razie dziękuję, ale będę nadal tu obecny. To znaczy, Maniko, chciałem cię prosić o komentarz najpierw do tego, co usłyszałaś. Potem oddamy głos państwu, bo to głównie dla państwa jest. Jeśli pozwolisz, to nie chronologicznie będę chciała w stosunku do tych pytań, które postawiłeś. Natomiast dla mnie taką kwestią najbardziej interesującą, o której bym chciała wyjść, to jest ta kwestia narcyzmu, o którym mówiliśmy. Na ile nasze potrzeby blogerów i w ogóle kultury, w jakiej żyjemy, kultury narcystycznej, ty powiedziałaś o tej histerii narcystycznej, epidemii tak narcystycznej. Wcześniej jeszcze w latach 70. ukazało się dzieło Aleksandra Loena, psychiatry, ale jednocześnie takiego psychiatry zajmującego się kulturoznawstwem, i on, nawiązując do słynnej książki Karen Horney, psychoanalityczki, neurotyczna osobowość naszych czasów, ono narcystyczna osobowość naszych czasów, czyli on już pod koniec lat 70. mówił o tym, że my chcemy być, jesteśmy narcyzami, rzeczywiście tymi narcyzami jesteśmy. Jeżeli popatrzymy sobie w ogóle, jak co różni literaturę, ale też pojawia się taka kwestia u ciebie zmiany pewnego rodzaju narracji, jaką narrację ma blog. I ja bym powiedziała, że w dużym stopniu w podobną, jak narrację ma współczesna literatura. Jeżeli porównamy sobie literaturę jeszcze z początku XX wieku, gdzie coraz bardzo było dużo tak zwanej narratora wszechwiedzącego, czyli ten narrator w postaci pisarza, on pokazywał nam świat, a mniej mówił o sobie, a bardziej mówił o otaczającym świecie. Dzisiaj narcyzm przejawia się i w literaturze, bo najczęściej pisarz mówi w swoim imieniu i ta narracja jest ten, i bloger też najczęściej mówi w swoim imieniu. I tutaj ten narcyzm jest, no i właściwie dzięki temu, w jaki sposób wszyscy stajemy się narcyzami, pisząc bloga, nawet tylko czasami samotnymi, a czasami mamy też gratyfikację właśnie tych narcystycznych potrzeb. I te nasze blogi są czytane jakoś i komentowane. Myślę, że bardzo ważną taką kwestią, o której powiedziałaś też, szczęścia, ale myślę, nie wiem kto powiedział to też z kolei jeszcze w XIX wieku, że po to czyta książki, żeby nie czuć się samotnym, że czytanie książki jest kontaktem jakby z drugim człowiekiem, który napisał tę książkę, kontaktem z bohaterami, a tutaj mamy ten kontakt, który jest kontaktem zdecydowanie żywym, tak? My piszemy bloga, ktoś nam na tego bloga odpowiada, ktoś reaguje, wchodzi z nami w interakcję albo przyjazną, albo dostajemy dużo miłych wpisów, odpowiedzi, albo jesteśmy atakowani, albo przestajemy w ogóle być ważni dla tych osób, które się wpisują, tylko się tam tłuką między sobą albo też ze sobą dyskutują. Więc tutaj tych kwestii jest bardzo dużo. I właściwie teraz moje pytanie do ciebie, ponieważ gdy teraz zacząłeś wymieniać, powiedziałeś
Właściwie często się mówi koniec czegoś, koniec czegoś, koniec czegoś. Koniec zawsze jest początkiem czegoś. Co profesor Godzic myśli o tym, w jaką erę wchodzimy? Początku nie widać, bo już jesteśmy w środku tego nowego, tylko chodziło mi o to, na przykład, jeśli popatrzymy na język, część osób może na mnie za chwilę kałamarzami rzucać, wolę, żeby to był pomidor, bo łatwiej ścierać. Proszę Państwa, mnóstwo jest grafomaństwa w blogach, a oczywiście Was to nie dotyczy, Waszych znajomych. Ale to grafomaństwo ma swoją osobliwą naturę. Dawniej, żeby pisać, trzeba było dużo czytać. Prawda? Człowiek oczytany właściwie pisał. Świetny jest przypadek Masłowski, która dużo się naczytała i te style podrabia, ale robi swój własny styl. To jest ona, Masłowska. Teraz się w zasadzie nie czyta, natomiast się pisze. Pisanie, i to jest taki pomysł wtórnej oralności, pisanie, no spisywało się to, co się mówiło najpierw, jak nie było. Więc w tej chwili tworzymy inną sytuację, mianowicie zaczynamy pisać też w sytuacji, w której nie czytaliśmy, natomiast albo sobie wymyślamy, albo mówimy. Jeśli ktoś ma wątpliwości, jak dwa różne to są języki, niech spróbuje nagrać to, co mówi, swoje wystąpienie i potem spróbować to spisać, zapisać. To są dwa koszmarnie różne języki. Otóż ja się obawiam, że wchodzimy w jakąś taką sferę, w której język zapisany będzie, będzie zwiędły, będzie coś z nim niedobrego się działo, ponieważ tak naprawdę to blogerzy stworzą nowy typ języka, taki z odciętą pępowiną, taki bez źródeł, taki język ad hoc, tu, teraz stworzony, bez tradycji. Oczywiście mówię o jakiejś sferze grafomańskich blogerów, ale coś w tym chyba jest. No, na teksty, które przejrzałem do naszego spotkania kilkadziesiąt, naprawdę jeden, dwa były godne wyróżnienia pod względem językowym. Ale wejdę Ci w słowo, jeśli pozwolisz, też Państwa zachęcę do tego, żeby powiedzieć, bo ja bym nie była aż taką pesymistką. Czy Państwo znacie wpis Moniki Richardson o zgasłej świecy na temat? Znacie, no więc też czytałeś to. Więc zgasła świeca, pisała o swoim uczuciu i na temat napisała swoim w pierwszym wpisie. Umarła miłość jest jak zgasła świeca. I dalej w tym stylu cały tekst był. I powiem tak, że ilość osób, które zarezonowało na ten rodzaj grafomanii, no to mnie było przykro i żal w jakiś sposób pani Moniki, że takiej się dostaje, ale te porównywania z Paulo Coelho i czymś takim pokazywało, że jednak są użytkownicy, czytające osoby i potrafią rozróżnić, jednak mają ten słuch ciągle na polszczyznę i na język, więc garstka niekoniecznie. Garstka nas, garstka. Oj, proszę zajrzeć na to rzeczywiście. Może garstka, ale bardzo, że tak powiem, energiczna. Bardzo proszę, czas na pytania. Dziękuję bardzo. Nazywam się Maria Patynowska i jestem z portalu fronda.pl. To jest portal poświęcony. Mamy u nas blogowisko. Ja na tym blogowisku prowadzę bloga pod tytułem Kultura wysoka dla niskiej rozrywki. I teraz chciałam odpowiedzieć na te hasłowe pytania, które to nam podano, robiąc program. Przetwarzać czy tworzyć? Ja przetwarzam, bo zrobienie mojego wpisu rozpoczyna się długim czytaniem takich specjalnych kanałów informacyjnych dla archeologów albo dla muzealników, które informują w języku angielskim, co się stało ciekawego w ciągu ostatnich dni. Także to są wiadomości nie starsze niż tydzień. Tam koledzy informują, co znaleźli fajnego. Czy tworzyć? Ja to
tłumaczę na język polski. Przede wszystkim staram się znaleźć taką informację, która się dla mnie będzie nadawała. Kultura wysoka dla niskiej rozrywki. Podam przykład. Niedawno jeden z archeologów znalazł w podłodze średniowiecznego domu w Anglii stanik. No niby rzecz banalna, ale dla nas to jest ważne, bo to jest kulturowy fakt. Niewątpliwie jest to stanik, wygląda jak z lat 50. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że feministki po prostu kłamią i zmyślają, że stanik został wymyślony w wieku XIX, że on ma jakieś w ogóle znaczenie, powiedzmy, wyzwolenia. Nie, no to jest praktyczne, bardzo zawsze to było, tylko po prostu umieszczono to pod podłogą, żeby rezonowała dobrze podłoga drewniana. Czyli ja konstruuję w ten sposób treść w mediach społecznościowych w sposób zupełnie niezależny. Bo informuję, no, grono moich czytelników, jest to blog na 100 kliknięć. On jest w środku medium niezależnego, bo do mediów niezależnych ciągną naprawdę różni ludzie. Tam są, tak bardzo szanuję blogerów, którzy robią śledztwo smoleńskie, którzy zajmują się obroną życia. I wewnątrz tego środowiska, które ma dla mnie bardzo taki fajny odczyn poszukiwania prawdy i tworzenia osobowości, która brnie wbrew tym takim kulturowym, głównym prądom i my się tam świetnie czujemy. Tam jest, powiedzmy, 10 mam komentatorów, którzy czekają na moje wiadomości, gadamy sobie o niskiej rozrywce. Popularność, merytoryczność. Nie zabiegam o klikalność mojego bloga, natomiast jest to bardzo taka duża wartość merytoryczna. Ja w ten sposób pracuję na jakość tego medium niezależnego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z tym biustonoszem to była ta wysoka kultura, czy? To była kultura wysoka, bo to jest dom jak najbardziej do szlachty wielkiej i naprawdę artystycznie on jest bardzo, ma dużą jakość. Ale oczywiście to pisze nie tylko o stanikach, ale też o dziełach sztuki. Zresztą mam kilka osobowości na tym blogowisku, też jestem blogerką operową. Bardzo dziękujemy za ten głos. Bardzo proszę. Jeśli można, Piotr Kłobuch, aktywnewęgorzewo.blogspot.pl. Ja tak żałuję, że się spóźniłem na pańską prezentację, bo była ciekawa prezentacja w tym czasie gdzie indziej. Natomiast... Trzeba wybierać. No właśnie, całe życie to są wybory, czasami niedoskonałe. Chciałem tak właściwie znaleźć jakiś mianownik, który tutaj tych wszystkich ludzi zgromadził i tak sobie myślałem, jadąc tutaj z Koszalina, że chyba znalazłem taką jedną definicję, która określa blogerów, ten fenomen blogerów. I to on trochę koresponduje tutaj z pańskimi przemyśleniami i z tym końcem i początkiem tego świata, jaki znamy. Wiadomo, że cogito ergo sum oznaczało myślę, więc jestem. Ksiądz Tischner mówił, że amo ergo sum, kocham, a więc jestem. A ja myślę, że bloger może powiedzieć, piszę, więc jestem. Nie ma blogera bez pisania. Jego istnienie, funkcjonowanie, dowartościowanie się, zaistnienie polega na tym, że on o tym pisze. I to jest moim zdaniem pewnego rodzaju fenomen. W związku z tym, czy on pisze poprawnie, czy on pisze niepoprawnie, ma znaczenie drugorzędne, ponieważ on się w ten sposób wyraża, nawet jeśli go czyta jedna osoba, jego siostra albo jego kochanka, a niekoniecznie 200 tysięcy, bo jego istnienie nie zależy od jednej osoby, powiedzmy od jednej może zależy, ale na przykład nie zależy od tego, czy ma 200 tysięcy. Każdy z nich, bo tutaj są też celebryci na tej konferencji, którzy mają, nie wiem, ile tam bywają też w mediach i tak dalej. Natomiast ich filozofia jest podobna do tych osób, które przyjechały z małych miejscowości
w różnym wieku, które piszą od 3 miesięcy albo od 5 lat. Ich to jednoczy, to ta jedna rzecz ich jednoczy, tak? Czyli piszę, więc jestem. Bez tego nie ma mnie. Bez tego bloga, on daje mu szansę zaistnienia, wyartykułowania siebie. To jest jedna moja uwaga, tak nawiązując do tego, czy to jest koniec, czy to jest początek, bo jak mówię, filozofowie inaczej to formułowali, jesteśmy, niekoniecznie trzeba myśleć, żeby być, prawda? Tu w tym przypadku niekoniecznie trzeba pisać poprawnie, ani w jakiś sposób sensowny. Nie trzeba być ekspertem, żeby pisać bloga. W związku z tym słowo myślenie, nawet nie trzeba kochać swoich odbiorców. Dwie te podstawowe przesłanki nie muszą być spełnione, a jestem, tak. Jestem wbrew wszystkim na przykład. Piszę swojego bloga i co mi zrobicie? To jest taka jedna rzecz, która się pojawiła, jeśli chodzi o blogi i o to środowisko, o ludzi. A druga rzecz, ja tu nie będę odkrywczy, bo ja to oglądałem na Planet Film poświęcony Wikipedii i tam ten temat dokładnie rozgryzano, dlaczego upadają encyklopedie, a rozwija się Wikipedia, tak. Na czym polega fenomen Wikipedii? I eksperci tłumaczyli, że owszem, to co Wikipedia daje jest fantastyczne, bo to robi społeczność, każdy ma do tego dostęp i tak dalej, ale w tym niekoniecznie znajduje się prawda, tylko znajduje się prawdość. Czyli coś, co wydaje się, że nam jest prawdą, ale w 100% nie możemy powiedzieć, że to jest 100% prawda, tylko jakiś odcień prawdy. Blogerzy i cała sfera działająca w internecie nie zdaje sobie z tego sprawy. Wchodzi do Wikipedii w sposób bezkrytyczny i taki, ja akurat tego tak nie śledzę, ale tam był podany bardzo dobry przykład, że na przykład hasłem, które można zmieniać, gdzie toczy się cała wojna w Wikipedii, że wpisuje się po to, żeby fałszować prawdę, jest na przykład hasło Yasser Arafat. Bo tam jest walka o to, żeby pokazać go od strony albo dobrej, gloryfikować, albo go maksymalnie zdołować i pokazywać w czarnych barwach. I dlatego też przy wszystkich tutaj takich sugestiach, które się pojawiają, jeśli chodzi o blogi i tak dalej, ja bym się generalnie z panem zgodził, że internet niszczy ekspertów, tak jak niszczy encyklopedię, które sprawdzają źródła, proszą o podanie źródeł. Ale czy tworzy nowych? To znaczy, powiem tak, dla mnie nie tworzy, ponieważ są nieweryfikowalni, ponieważ ilość wpisów nie weryfikuje, że ktoś jest prawdziwy. Weryfikować mogą naukowcy, źródła, badania i tak dalej. Natomiast pytanie jest, dlaczego, pomimo tego, że jest nieweryfikowalny i ludzie się tworzą takimi ekspertami, może nie samozwańczo, tylko ludzie ich jak gdyby do tego predysponują, czytając ich i tam jakoś ich cytując i tak dalej. Jest pytanie, dlaczego tego typu rzeczy się dzieją tak bezkrytycznie, ponieważ moim zdaniem, tak jak pan to przyznał i zakończył, ten świat, który znamy, się kończy, w sensie i media i sposób rozwoju mediów coraz większą robi spiralę, która musi przy takim nasyceniu, przy takim szumie informacyjnym przykuć uwagę, w związku z tym szuka się bodźców, które mają skupić na uwadze, ale niekoniecznie muszą przekazywać treść. Treść ma znaczenie wtórne. Ma znaczenie błysk, flash. Jeśli mnie zauważysz, super. Co z tego, że napiszę 15 książek, jakichś nudnych referatów, jeśli to przeczyta tylko 20 osób. I ten świat, to jest po prostu ryzyko internetu i tego świata, który zauważamy, ponieważ prowadzi nas na manowce. Tak na marginesie, mój blog nazywa się Cudne Manowce, ale to jest blog sołtysa z miejscowości Węgorzewo i dotyczy zupełnie czego innego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Dziękuję. Przemek Bociąga, ja prowadzę blog tematyczny, można powiedzieć, blog dla mężczyzn, ale jestem też dziennikarzem tak poza tym. Chciałem zadać pytanie, mam nadzieję, że uda mi się jakoś klarownie dojść do tego pytania w ciągu najbliższych kilku zdań. Prawie zawsze przetwarzamy, żeby tworzyć, ale internet jest
to, co się teraz dzieje w internecie, to jest głównie dzielenie się, prawda? To share, prawda? To, co już wcześniej w różnych mediach występowało na różne sposoby, takie zjawisko agregowania, tak? Agregator, ten, nie wiem, czy to po polsku funkcjonuje, ale no i w związku z tym chciałem zadać pytanie, jak pan się stosunkuje, panie profesorze, do tego faktu, że do tego, co jest moją nadzieją, że koniec końców rzeczywiście gdzieś tam jest jakiś horyzont, za którym jest taka nadzieja, że wygrają ludzie, którzy tworzą content, czy ludzie, firmy, które dostarczają własne treści, czy to rzeczywiście zmierza w kierunku no po prostu czystego dzielenia się, tak? Czyli że gdzieś tam na początku będzie jeden autor, a później ci, którzy będą wygrywać, to będą ci, którzy skutecznie go udostępniają, prawda? Ten syndrom to jest nie Flickr, tylko Tumblr. Jest jedno zdjęcie na 500 blogach i tam cała lista po prostu zamiast komentarza, tylko lista osób, które to wcześniej udostępniły. No i pytanie, czy to jest kierunek, w którym to zmierza, czy to jest no, jakiś kryzys, czy to jest skutek, czy może coś jeszcze? No, bardzo dziennikarskie pytanie pan zadał, bo to jest to wszystko, ale jeśli można to w trzeciej kolejności, ustosunkuję się do tego, co pan powiedział, trudno mi zgodzić się z tą pierwszą tezą, to znaczy, że może być byle jaka treść, jak dość tutaj nonszalancko powiem, a byle jaka forma, natomiast treść może być cudowna, wspaniała. No, od tego mamy język, żeby dbać o język. Język wyraża, język komunikuje i mnie najbardziej brakuje w internetowej komunikacji tego, żeby zatrzymać się, wrócić do początku napisanego tekstu, przeczytać go jeszcze raz, poprawić. Prawda? My piszemy i tak jak gdyby koniec świata następował i jest enter i wyślij. No nie, no jeśli, wie pan, nie będzie tego typu refleksji, to pan skazuje na przykład poezję, było takie coś, jest takie coś, na wymarcie. Dlatego, że istotą poezji jest zadziwienie formą. Jest taki moment, w którym mogę to inaczej wyrazić, po prostu pierwsze lepsze słowa, ale mogę popieścić te słowa, coś z nich uzyskać. No to jeśli zgodzimy się na to, że forma może być byle jaka, to zgadzamy się na koniec poezji. A mogę się zgodzić na koniec świata, ale na koniec poezji to nie za bardzo, dobrze? Więc to jest taka uwaga. Być może pan mówił o technicznym sposobie wyrażania się i to jest wtedy pisanie takie techniczne, ale no, nie ma technicznego. Nawet w podaniu trzeba ładnie pisać, zastosować reguły, które są oryginalnie. Naprawdę, jak ludzie do nas piszą rozmaite listy do naszej szkoły, to ja potrafię natychmiast wyłonić tę osobę, która może być ciekawa, dlatego że napisała nie szablonowo. Napisała inaczej i być może jest to szkolony jakiś tam bloger, ale zachęcam do tego, żeby nie spowodować, że język zacznie nami rządzić, że robimy jak się to mówi i będziemy mówić jak się to mówi albo będziemy milczeć. Nie, sprzeciwiajmy się, róbmy własne konstrukcje językowe w zgodzie oczywiście z tymi najogólniejszymi. Proszę pana, tak chyba było zawsze, że konstrukcje, o których pan mówi, to uciekło mi w tej chwili. Kilka rzeczy było, ale czy gdyby pan... To jest test na pana, żeby pan powtórzył swoje pytanie. Tak, pytanie moje brzmiało, czy nieskończone szerowanie, to znaczy wrzucanie niewielkiej ilości dobrych treści. Szerowanie, ładne takie, słowo. Ja, przepraszam, ja się tutaj trochę tak nasiąkłem takim językiem, że to wrzucanie do internetu małej ilości wartościowej treści, a później powielanie tego w nieskończoność, czy nie w nieskończoność, ale budowanie autorytetu w internecie opartego o to, co się znalazło, wygrzebało i wrzuca,
To, czy to jest przyszłość, czy pańskim zdaniem to jest jakaś tam kierunek, w którym to zmierza, czy to jest po prostu jakaś przejściowa sprawa, czy mniej lub bardziej, że odzyskają swoją pozycję autorzy rzeczywiście, którzy się starają... Who is autor, tak. Tak, więcej... Proszę pana, zawsze chyba tak było i tu przypominam sobie taką formę video news release. W Stanach Zjednoczonych była... taka formuła, w której kupowało się wywiady. Stacje lokalne, PBS, których jest około 500, kupowały wywiad. Wywiad wyglądał w ten sposób, że była to znana jakaś postać i prowadzący redaktor był z boczku, tak, że mogłoby go nie być. Został wycięty. Tak? No. Jego tak nie było. Albo inaczej, zostało, jeśli stacja kupiła, to do rozmowy z Mahatmą Gandhim dała swojego lokalnego reportera z Luizjany. I kiedyś tak było, że około 300 wywiadów o tej samej porze z jednym Mahatmą Gandhi, nic nie zmieniano w dźwięku, a prowadziło 300 reporterów mniej więcej o tej samej porze, bo 300 stacji to kupiło. No, uznano tę czynność za normalną, dziennikarską. No, nikt nic nie zmieniał. No, zmienił, no, bo przecież ktoś inny zupełnie prowadził ten wywiad, ale w sferze treści nic nie zmieniono. Prawo prasowe przecież też daje taką dokładnie możliwość przetwarzania informacji przez... że informacje, proste informacje prasowe znajdują się w dozwolonym użytku, tak? Czyli że... Proszę pana, pap się żali, że podają informacje papu bez informacji. No ale właśnie. Teraz okazało się, że blogerzy i dziennikarze obywatelscy bardzo, bardzo żalą się, wystosowali jakiś protest, bo no, profesjonaliści po prostu zagrabiają ich własność, już tak. Bez cytatów, bez żadnej informacji, wklejają do siebie i mówią, że to jest ich. No, jesteśmy na poletku, mamy dwa sposoby. Albo rzeczywiście wzmocnić prawo, chwytać, wsadzać do więzienia, zabronić kontaktu z komputerem na odległość większą niż ileś tam metrów. I to jest jedna metoda, można ją stosować zamiennie z drugą. No, mnie ciągle brakuje edukacji. Tak naprawdę, jeśli nauczyciele nie są lepsi od uczniów, jeśli nie przeprowadzają lekcji, nie uczulają, wie pan, no to z tą Wikipedią to jest fantastyczna sprawa, dlatego że tu mamy zmianę podmiotową. No, jak dotąd autor zespołem autorów pisał coś, a w tej chwili autor jest niepewny, jest wielu autorów w Wikipedii, z tym, że bardzo wielu recenzentów, powiedziałbym. Natomiast w dziele naukowym jest jeden albo dwóch recenzentów, którzy mogą coś przegapić. Także mamy tu dwie koncepcje. Ja nie wiem, no, 5 lat temu nie dopuszczaliśmy na pracach magisterskich cytatu z Wikipedii, prawda? W tej chwili jest problem, żeby były inne w ogóle cytaty niż cytaty pochodzące z sieci, najogólniej rzecz biorąc, prawda? Jeśli polityka wychodzi także w sieci, to ludzie podają adres sieciowy. Ja mówię, nie, no, pierwowzór, może kopia, oryginał, nie wiem, jest w formie papierowej, tak należy podawać. Bardzo proszę. Władysław Czaja, blog eduit.pl, blog edukacyjny. Słysząc o Wikipedii, poczułem się trochę wywołany do po prostu tablicy, że tak powiem. No bo wiadomo, jak mówi się o edukacji, no to edublogger musi coś powiedzieć. I ja raz po prostu taką notkę na temat po prostu Wikipedii zrobiłem na swoim blogu. Jeśli chodzi o po prostu Wikipedię, to trzeba, jestem też po prostu byłym nauczycielem, trzeba uwrażliwiać uczniów na to, że na przykład artykuł w języku polskim w Wikipedii nie jest tylko jedyną informacją na ten temat, że tam jest link obok i można przeczytać w wersji angielskiej. Jest fajny człowiek, po prostu w Tornowie mieszka, Marcin Zaród, robi razem z uczniami święto Wikipedii.
No. Ale pan sugeruje, że to jest tłumaczenie, artykuł polski, Nie, po prostu nie chodzi mi, że po prostu, że nawet była taka raz sytuacja, że któryś z polityków po prostu przyszedł z artykułem po prostu wydrukowany z Wikipedii i potem w mediach była cała dyskusja po prostu, że Wikipedia jest B i w ogóle. To Bronisław Komorowski chyba, prezydent miał taki numer. Chyba tak. No dobra, wolę się bardziej wypowiadać po prostu w internecie, nie jestem zbyt doskonałym publicznym mówcą. Dziękuję. Jak nikt nie jest, to się nie zgłasza. Jeżeli chodzi o właśnie merytoryczność, to uważam, że należałoby blogi traktować po prostu jako środek wyrazu. Kiedy zaczęły się pojawiać na przykład filmy, to mówiono tak, to film zniszczy książkę, bo film to jest niskie i w ogóle podłe. A tymczasem okazuje się, że nakręcono całą masę złych filmów, ogromną masę, a wśród tych są już uniwersyteckie jakieś katedry filmologii, znawcy uważają, że to są arcydzieła, a ta histeria, która była, kiedy film powstawał, no to na to nie świadczyła. Potem, kiedy pojawił się internet, to mówiono, ach, to jest dla tępych. A tymczasem okazuje się, że są to media poważnie traktowane, agencje informacyjne. I tak samo jest z blogami. I teraz, jeżeli ja jakoś funkcjonuję w tym sferze blogerów, naukowców, no to kiedy ja wchodzę na bloga kolegi z Harvarda, który pisze o swoich dokonaniach, właśnie pan mówi, wygrzebałem i opisuję, no to on zrobił wykopaliska w Izraelu, znalazł coś wczesnochrześcijańskiego i opisuje. I dla mnie to jest medium wiarygodne. On operuje dobrą angielszczyzną, sfotografował, co znalazł i informuje mnie o tym dzisiaj. I ja tutaj ze swojego małego mieszkanka w Warszawie mogę z nim pogadać przez bloga. Ja mam bloga, on ma bloga. I to jest, rzeczywiście można zadrzeć ze strachu, jak się jest naukowcem funkcjonującym w głównych nurtach, bo mnie uczono jeszcze w latach 90. z czarno-białych książek, gdzie mieliśmy zdjęcia na jakieś strasznie zamazane i w ogóle mieliśmy jakąś kulturową konstrukcję epok i po prostu jak wygląda na przykład sztuka wczesnochrześcijańska. I teraz jak ja sobie wchodzę na takiego bloga archeologa, to po prostu widzę, że nauczono mnie jakiegoś czegoś, no co będzie musiało być zweryfikowane pod wpływem wielkiego napływu informacji znajdywanej dzisiaj. I właśnie pisanie bloga i oglądanie blogów tego typu znajomych pomaga mi ciągle weryfikować swoją tożsamość jako naukowca. Dziękuję bardzo. No cóż, większość filmów była dla nas czarno-biała, ale dlatego, że na telewizorze czarno-białym oglądaliśmy. To jest inna kwestia, prawda? Czy internet jest środkiem przekazu, czy też jest nowy medium, które potrafi kreować. Coś, co tworzyć i co zmienia formę. Tak, i tym samym, co ma właściwe dla siebie środki wyrazowe, bo dla mnie, no, tak jak mówiłem o tych scenograficznych, niepodobających mi się elementach, ale może w internecie jest taka reguła, to znaczy w filmie internetowym, zrobionym przez internet, dla internetu. Może będzie taka reguła gatunkowa, że scenografia ma być chaotyczna, bezładna i bezsensowna. No, ja to przyjmę pod warunkiem, że dużo takich filmów będzie, w których twój przykład pokazuje coś innego, że to jest bardziej filmowe, takie zadbana jest przestrzeń, ale może większość bloków nie potrzebuje tego. A może to jest tak, ponieważ mówiliśmy o tym końcu, o tym początku, jest to, na początku był chaos i teraz jesteśmy na takim etapie i potem zacznie się... Profesor Turski mówi, że to się już stało i my ciągle tkwimy na przykład z edukacją, dobrze pan wspomniał, w XIX wieku tak na dobrą sprawę. No, to nie jest problem. Problem polega na tym, że odwrócił się jak gdyby kierunek bicia tego źródła wiedzy. To znaczy, nie wiem, czy pamiętacie państwo taką sytuację, którą ja ją znam z syzyfowych prac, ona jest okropna, syzyfowe prace Żeromski, kto pamięta, kto czytał. Występuje tam taki chłopak, wiejski chłopak, idzie do tablicy i próbuje coś narysować i niczego nie rozumie,
chociaż jest bardzo mądry, bo gdyby stanął nieco dalej, to widziałby całość. Natomiast on stoi za blisko i to jest problem bardzo wielu moich kolegów i także mnie, że studenci są od nas lepsi w te klocki. Zaczynamy wyświetlać coś, pokazywać i nagle omsknęła się ręka. Program przestał działać, no ale ja umiałam włączyć klasycznie, prawda? Trzeba coś przełożyć, grafika jest nie ta, trzeba zmienić grafikę, rozdzielczość. My tego nie umiemy, nas tego nie uczono, albo sprawia nam to trudność. I większości nauczycieli, dzieciaki z małpą, zręcznością tak to robią. Oczywiście to nie znaczy, że oni są lepsi w ogóle ode mnie, że ja nie mam im nic do zaoferowania, tylko chodzi o to, żeby uczyć się też tej małpiej zręczności, żeby na poziomie partnerskim te problemy rozwiązywać, nie mówić: wy możecie w te klocki grać, ale ja gram w inne, nie wiadomo jakie zresztą, prawda? I jednym słowem być tam, gdzie uczeń, być o kilka lekcji do przodu, ale świetnie znać się na tej, no, klawiszologia to się kiedyś nazywało, prawda? Ktoś chciał i... Pani też. Świetnie pan to ujął. A pytanie osobiste. Pan prowadzi bloga? Nie, wszyscy mnie namawiają. A no właśnie. No to właśnie jesteśmy, jest pan w gronie ekspertów. Proszę pytać, podpowiemy, jak robić bloga. Bo rozmawiamy, ale rozmawiamy jak partnerzy. My mamy wiedzę tą, którą pan nie ma. Żartuję oczywiście teraz. Natomiast to, co pan powiedział na temat wykładów... Przepraszam, ale to by znaczyło, że każdy krytyk musi napisać dzieło, żeby móc się o nim wypowiadać. Nie. Ja, to jest żart. Ja oczywiście nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób wchodzić z panem w polemikę. To by krytycy nie istnieli. Jasne, w ogóle, prawda? Jasne, ale... Znam takie dosadne powiedzenie o krytykach, ale go teraz nie powiem. Bardzo mi się podoba. Premier Tusk cytował je, było dla mnie niesmaczne, bo z trybuny sejmowej... Ale to chyba sejmowej. Inne. To chyba a, inne. Chyba to. Nieważne. Chciałem wrócić do tego końca świata. Panie profesorze... Powrót do końca świata. To jest tytuł blogu jakiegoś. To mi się podoba. Jest obok mnie w mojej gminie wioska końca świata, wioska tematyczna, gdzie mają w kościele malowidło końca świata i dlatego tak mi to utkwiło. Chciałem powiedzieć o tym końcu świata też w takim formacie dotyczącym edukacji i ewentualnie do docierania. Pan mówi o tej różnicy, która w tej chwili się pojawia, że trzeba być na bieżąco z tymi nowinkami technicznymi, ponieważ odbiorca wymaga tego, żeby przekaz był na jego poziomie. I kiedyś wystarczało, że wykładowca wszedł za katedrę i opierało się to na słowie. W tej chwili wykład godzinny tego typu zanudziłby wszystkich. I czy to znaczy, że tamten mówiąc wtedy mówił nieprawdę, albo był gorszym ekspertem w swojej dziedzinie? Nieprawda, był bardzo dobry. Zmienił się środek przekazu i zmienili się odbiorcy. To się dzieje wszędzie. To się dzieje również, jeśli chodzi o gazety. Gazety też nie dostrzegają tego, że im też trochę zaczyna uciekać świat do przodu. Zmieniają się odbiorcy, bo generacje, które przychodzą nowe, uczą się i rozwijają się na innych środkach przekazu. Podobnie będzie prawdopodobnie tak samo z telewizją, która będzie miała ten sam problem. Natomiast jeśli chodzi o technologię, to uważam, że 10 lat temu, powiedzmy, nikt u nas tu nie prowadził blogów, tak? My sobie nie wyobrażamy pewnych rzeczy, które będą za 10 lat, a nam się wydaje, że te blogi już istnieją 50 lat. Ale to jest nieprawda. Co stworzyło taką potrzebę? Nie odczuwał pan 10 lat temu potrzeby krzyczenia do świata?
Oczywiście, o swoich sprawach. Oczywiście ludzie zawsze odczuwają potrzebę zaistnienia i zostawienia po sobie śladu. To nie jest kwestia tylko tej generacji, blogosfera tylko dała narzędzie. Człowiek się pod tym względem nie zmienił, tak było zawsze. Ktoś tam rył na skalne jakieś rysunki, to też była jego potrzeba zostawienia śladu jakiegoś, prawda? A my ryjemy w internecie, w innej jak gdyby materii ryjemy. I też zostają takie rysunki na skalne, bo to w sumie jest coś takiego, prawda? To są obrazki. Natomiast wracając do zagadnienia tego końca świata, końca świata. Mam dla Państwa dobrą wiadomość, końca świata nie będzie. Będziemy coraz bardziej uwikłani, moje zdanie jest takie, w dopływ informacji i powinniśmy edukować. Moim zdaniem powinien być nawet taki przedmiot w szkołach podstawowych i średnich, może w średnich, podstawowych to nie. Przedmiot uczący selekcji informacji. Już podstawowych na świecie. Tak. Uczący edukację. Selekcji informacji, ponieważ nadmiar informacji nie jest informacją. Zanim zostałem sołtysem, jestem 6 lat sołtysem autentycznym, wybrałem na drugą kadencję. 2 minutki naprawdę. To kończę. Byłem przez kilka lat maklerem. 6 lat byłem maklerem, pracowałem w banku. Podstawowy problem inwestorów, którzy przychodzili do mnie do biura maklerskiego, polegał na tym, że chcieli być za dobrzy. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że uważali, że jeśli będą czytać wszystkie notowania, śledzić wszystkie informacje przez 24 godziny na dobę, będą oglądali indeksy w Japonii, potem w Stanach i dalej, to będą dobrzy. Będą podejmować trafne decyzje, ponieważ mają dostęp do wiedzy. Bzdura. Szum informacyjny pochłania tych ludzi, i nie są w stanie podejmować kluczowych decyzji, bo indywidualnie jedna osoba ma swoją ograniczoną pojemność przyswajania informacji i podejmowania realnych decyzji. I wszyscy w praktyce 95% przegrywają, bo nadmiar informacji ich przykrywa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już oddam głos, tylko a propos tego, co pan mówił, dziennikarze lubią mówić o swoim spotkaniu z Mojżeszem, który schodził z góry Synaj, niósł tablicę i oni przybiegli do niego. Mojżeszu, Mojżeszu, słyszeliśmy, że masz 10 przykazań, ale nie mamy tyle czasu. Może powiedz, jakie są 3 najważniejsze. Bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć o tym, co pan powiedział, czy nie mieliście 10 lat temu na przykład potrzeby wykrzyczeć. No, mieliśmy, tylko że wtedy nie było tej techniki. No musiałem tekst zanieść do gazety. Teraz siadam, włączam komputer i piszę. Ja mam bloga, powiedzmy, prowadzę 7 lat i mam dużo bardzo czytelników i spotykam się z tymi ludźmi. Nawet z jedną koleżanką byłem w Amsterdamie. Czy może pan powiedzieć, jaki to jest blog, jak go szukać? Jeżeli wpisze pan w Google'ach Wojtek przez V, to ja tam będę. www.worldsofmenblogs.com. No i po prostu to trzeba było zanieść to wszystko gdzieś do gazety. No kto by to napisał i gdzie? A teraz siadam, prawda, i piszę to. I ja na przykład wykorzystuję też blog właśnie do poznawania osób naprawdę, czyli że nie jestem jakimś cyborgiem, że siedzę sobie w jakichś tam, nie wiem, slipkach i piszę bzdury. I dlatego się też pytam, dlaczego młodzi ludzie właśnie tak blogują, kiedy oni mogą się spotkać ze sobą, tak jak ja dawniej się spotykałem. Pochodzimy z wyżu demograficznego, nas łączyło podwórko i stąd też mam bardzo dużo znajomych za granicą. No i w tej chwili właśnie odwiedzam te różne kraje. Ostatnio byłem z koleżanką w Amsterdamie, zresztą poznany na blog forum. A druga rzecz o języku. Przecież ten język jest nie tylko, ten inny zupełnie język jest nie tylko na blogu. Przecież SMS-y, to wszystko, co się teraz robi, to na telewizji. Tak, tak, następuje takie skrócenie, że po prostu, ja nie wiem, jeżeli chodzi o naukę i czytanie, to mój syn, chociaż jest zdolny, mój domen go przyjął, on czyta tylko streszczenia. On nie czyta w ogóle książek, ja mam taką półkę książek. To jest recenzja najlepsza. Nie wiem, co mógł zrobić, ale on nie ma czasu czytać. No. To jeszcze chciałem, znaczy o tym wykrzyczeniu, to, że to jest teraz proste bardzo, bo naciska się klawisz i już mówię, zawsze ktoś to przeczyta, można znaleźć. To tylko tyle chciałem, dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan jeszcze, bardzo proszę. Jeszcze mam 5 minut. To... Jeszcze chciałem podzielić się swoimi obserwacjami, tak. Ponieważ prowadzę i bloga, i vloga. I to okazało się, mi się wydawało, że jako, tak sobie myślę, znany i popularny bloger, będzie mi łatwo wejść we vlogosferę wideo. Okazuje się, że nie, że to jest zupełnie inny świat. Moi czytelnicy nie chcą oglądać moich vlogów.
moi widzowie na vlogach nie chcą czytać. I przygotowując niedawno taką konferencję o vlogach, robiliśmy z Kubą Górnickim badanie i on wypytywał vlogerów o to, czym się zajmują, jak pracują. I co jest śmieszne, my blogerzy często mówimy, prasa umiera, już nie czytamy gazet, nie są nam potrzebni. W ankietach wśród vlogerów pojawiło się takie określenie, ja prowadzę vlogi, nikt z moich znajomych, nie znam nikogo, kto by czytał blogi. I to jest jakby jeszcze dalej, to idzie w kierunku, którego ja nie potrafię już znaczy już vlogi z pominięciem blogu w ogóle w rozwoju? Tak. On powiedział, ja nie znam nikogo, kto czyta vlogi. Oni wręcz potrafią, vlogerzy nie chcą, to młodzi ludzie, mam na myśli młodych ludzi, 16, 17, 18 lat, nie chcą czytać. Oni wolą zadać na przykład pytanie, widząc 2-3 akapity tekstu, wolą zadać pytanie na Facebooku albo na YouTubie, czy to się opłaca czytać, bo ja nie mam czasu. Powiedzcie mi, czy to się opłaca czytać. Proszę pana, ale są badania, które mówią, że ci sami młodzi ludzie chętniej wysyłają SMS-y niż dzwonią komórką. Czy to nie kłóci się z tym? Tego... Znaczy inne medium, komórka to inne medium. Nie chcą wchodzić w interakcję słowną, tylko... To może tu też chodzi trochę o inny kontakt. Chcę ci przekazać informację, a nie chcę z tobą słyszeć twojego głosu. Może tutaj na tym to polega. Ale chciałem ten właśnie, znaczy mnie ta informacja lekko szokowała. Nie znam nikogo, kto czyta blogi i nie chce mi się czytać. To taka. Proszę państwa, no niczego nie załatwiliśmy, ale usłyszeliśmy, że końca świata nie będzie, chociaż przybliżamy się do niego ten z gwiazdkami. Bardzo, bardzo państwu dziękuję i blogujcie. My.